Witajcie moi drodzy słuchacze, z tej strony Ala Soul Voice. W tym odcinku opowiem Wam o bardzo niesamowitej chorobie, właściwie o niezwykłej, powiedziałabym, chorobie genetycznej, która przytrafia się bardzo rzadko, ale jednak zdarza się i istnieją osoby na świecie, które właśnie mają taką chorobę. Otóż opowiem Wam dzisiaj o kserodermii pigmentacyjnej, czyli, kochani, xerodermia pigmentosum, inaczej mówiąc, a tłumacząc to na język polski, inaczej brzmi skóra, słuchajcie, pergaminowa. I jaka to jest choroba i na czym polega, za chwilkę się właśnie dowiecie. To jest bardzo rzadka, słuchajcie, genetyczna choroba, w przebiegu której skóra osoby chorej nie, powiedziałabym, reaguje tak jakby, czy też może powiedziałabym, reaguje po uszkodzeniach spowodowanych przez właśnie promienie słoneczne, promienie UV, a więc przez nasze typowe słońce. Osoby takie już w dzieciństwie narażone są, słuchajcie, na rozwój nowotworu skóry niestety. Później, bliżej tej rzadkiej choroby, niestety mogą mieć jeszcze wiele innych problemów. Skóra pergaminowa, inaczej tak, xerodermia pigmentosum, w potocznej mowie może pojawić się też jeszcze określenie skóra, słuchajcie, pigmentowana. Czasami też słyszałam o czymś takim, ale w większości mówi się skóra pergaminowa. Jednak w medycynie częściej posługuje się niestety nazwą pergaminowa lub jeszcze przypomniało mi się barwnikowa. Choroba ta, słuchajcie, polega na tym, że skóra nie reaguje i nie regeneruje się po tak zwanych uszkodzeniach spowodowanych promieniami ultrafioletowymi. I o co tu chodzi? A skąd bierze się, kochani, określenie w ogóle tej skóry tak zwanej pergaminowej, czy inaczej pergaminowatej? Nazwa tej w ogóle choroby pochodzi od wyglądu skóry chorego. Jest nie tylko bardzo sucha i, słuchajcie, taka, jakby to ująć, ścieńczała, no nie wiem, ale ma też, słuchajcie, niejednolite w ogóle zabarwienie z licznymi takimi ogniskami hiperpigmentacji i hiperpigmentacyjnymi, a także, powiedziałabym, powszechnymi drobnymi naczyniami krwionośnymi skóry. Więc na ten temat opowiem Wam trochę sporo, ponieważ bardzo mnie to, słuchajcie, zaintrygowało. Głównym źródłem tych promieni UV na co dzień jest w ogóle słońce, przed którym, no cóż, trudno jest się całkowicie przecież ochronić. Wskutek działania tych promieni nadfioletowych dochodzi do powstania w skórze tak jakby nieodwracalnych uszkodzeń materiału genetycznego. A to już, słuchajcie, w dzieciństwie nieuchronnie prowadzi do rozwoju niestety różnych nowotworów, a przede wszystkim nowotworów skóry. Na promieniowanie ultrafioletowe człowiek jest generalnie narażony codziennie, nawet, słuchajcie, w pochmurne dni. UV ma bardzo szkodliwy wpływ niestety na skórę i w wyniku działania tych promieni UV w obrębie komórek skóry powstają różnego rodzaju uszkodzenia, które, no cóż, jeśli nie zostaną w porę naprawione, mogą skutkować rozwojem niestety nowotworu skóry. U osób zdrowych sprawne mechanizmy, powiedziałabym, naprawcze lokalizują, słuchajcie, uszkodzenie w obrębie materiału DNA i w porę je po prostu usuwają. To z kolei stanowi tak zwaną naturalną, można powiedzieć, ochronę przed rozwojem właśnie nowotworów. Przy skórze pergaminowej z kolei układ naprawczy DNA niestety nie działa. Uszkodzenia materiału genetycznego kumulują się, co nieuchronnie prowadzi tak jakby między innymi do właśnie rozwoju choroby. I nie wiem, czy wiecie, ale szacuje się, że osoba dotknięta taką chorobą ma ponad 1000-krotnie większe ryzyko rozwoju raka skóry w porównaniu z osobą zdrową.
Niestety, problem dotyczy już najmłodszych, bo średni wiek pojawienia się raka skóry przy skórze pergaminowej i tak zwanej barwnikowej wynosi mniej niż 10 lat. A u pacjentów dochodzi do rozwoju nie tylko raka podstawnokomórkowego, jakby to tak można powiedzieć, i kolczystokomórkowego, ale również tak zwanego, na pewno znanego wszystkim, czerniaka. Och, no cóż, choroba nieciekawa, muszę przyznać. W ciężkich przypadkach u chorych diagnozowane są również nowotwory narządów wewnętrznych, w tym różnego rodzaju guzy w obrębie układu nerwowego, taki jak chociażby gwoździak czy nerwiak osłonkowy, oczywiście nerwu twarzowego. Chorzy mają też liczne problemy okulistyczne, muszę nadmienić i o tym. I u tych pacjentów też dochodzi nie tylko do rozwoju nowotworów w obrębie spojówki czy rogówki. Dużym problemem jest też tak zwana nadmierna suchość oczu. To może prowadzić do, słuchajcie, przewlekłych stanów zapalnych właśnie spojówek, czy nawet zrośnięcia się powiek z gałką oczną, a to już jest niestety duży problem. Jeśli chodzi o objawy tej skóry pergaminowej, to skóra pergaminowa wygląda bardzo charakterystycznie. Pierwsze objawy widoczne są już we wczesnym niestety dzieciństwie i wskutek nawet powiedziałabym pozornie niewielkiej ekspozycji na słońce. Na skórze bardzo szybko pojawiają się różnego rodzaju piegi. Z czasem dochodzi do rozwoju tak zwanej polikilodermii, czyli słuchajcie, takiego stanu, w którym na skórze powstają liczne ogniska tak zwanego zaniku, przebarwienia, odbarwienia czy teleagiektazji, czyli poszerzenia drobnych naczyń krwionośnych. Więc niestety, mówiąc krótko, choroba jest straszna i przechodzi się ją też niezbyt ciekawie. Skóra bowiem ta barwnikowa, pergaminowa, a jej leczenie. Skóra ta to choroba, która w znaczny sposób obniża, słuchajcie, jakość i niestety skraca życie. Jeśli w porę nie zostanie wdrożony tak jakby, czy też wdrożone ścisłe środki ochronne, chorzy ze skórą pergaminową i tak zwaną barwnikową umierają naprawdę w młodym wieku. I jest to bardzo smutne. Leczenie skóry pergaminowej i barwnikowej to przede wszystkim ścisłe unikanie, słuchajcie, ekspozycji na działanie promieniowania ultrafioletowego. Chorzy dotknięci tą chorobą na co dzień powinni nosić niestety specjalistyczną odzież, która będzie blokowała, czy też blokuje właśnie działanie tych promieni UV. Ubrania takie zakrywa po prostu całą skórę od kostek do nadgarstków i stałym elementem garderoby powinien też być oczywiście duży kapelusz z szerokim rondem, ale nie po to, żeby wyglądać atrakcyjnie, ale po to, żeby po prostu chronić siebie i móc przeżyć jak najdłużej. I właśnie przede wszystkim w dzień, kiedy no niestety jest słońce, chorzy ci muszą zakrywać się prawie w całości, jeszcze do tego nosić specjalne okulary z filtrami UV. No cóż, bardzo smutne, bo naprawdę rzadko się mówi o tej chorobie i rzadko tak naprawdę ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że taka choroba istnieje i są tacy biedni, chorzy ludzie, którzy, tak jakby to ująć, nigdy nie będą mieli możliwości życia prawdziwym życiem, jeśli tak mogę określić. Życiem takim, którym żyjemy my, zdrowi, zwyczajni ludzie. Dlatego naprawdę czasem, jeśli macie jakieś banalne problemy, to wyrzućcie je do kosza, bo są ludzie i są istoty, którzy są tak strasznie chorzy, że naprawdę oddaliby wszystko, żeby być w waszej skórze. Osoby zresztą z taką
I z tak zwaną skórą pergaminową muszą też, słuchajcie, codziennie używać kremu z filtrem o bardzo wysokim współczynniku ochrony przed oczywiście tymi promieniami UV, jak i UVB, z uwagi na duże i, powiedziałabym, większe ryzyko dermatologii różnych, znaczy ze względu na głównie skórę i problemy z nowotworami. Chorzy też powinni być oczywiście poddani częstej kontroli u dermatologa czy też onkologa, żeby jak najszybciej móc reagować w ewentualnych po prostu ogniskach powstawania nowotworów. I takie postępowanie pozwala oczywiście na wczesne wykrycie nowotworu lub nawet stanu przednowotworowego, kochani, i mniej inwazyjne, mówiąc krótko, leczenie takiej osoby. Ma to ogromne, naprawdę ogromne znaczenie, bo chorzy narażeni są w ciągu całego życia na liczne zabiegi chirurgiczne. Nawet myślę, że nie zdajecie sobie w tym momencie sprawy, jak słuchacie, o czym ja w tej chwili mówię, a przez to także, słuchajcie, na liczne blizny. Wczesna identyfikacja w ogóle nowotworu pozwala na wykonanie mało inwazyjnych różnych zabiegów. Ludzie po prostu z tą chorobą uważam, że są strasznie nieszczęśliwi, a mimo to pragną żyć i żyją. I są takie osoby, które nawet prowadzą blogi. I wielki szacunek dla tych ludzi, którzy tak niesamowicie walczą, słuchajcie, o życie, kiedy czasem my, zwykli ludzie, staramy się tak jakby nie żyć, jeśli mogę to tak określić, lub nie cieszyć się tym życiem, czy też pozbyć się swojego życia, ponieważ mamy jakiś problem, który wydaje nam się naprawdę mega wielki. A generalizując to wszystko, uważam, że niektóre nasze problemy naprawdę nie są mega wielkie, nie są tak potężne, jak niektóre choroby, czy niektórzy ludzie, którzy muszą się zmagać właśnie z takimi nietypowymi chorobami, jak skóra pergaminowa, słuchajcie. Och, ciężko aż o tym mówić. No nic, objawy takiej skóry pergaminowej, do takich najbardziej typowych objawów możemy zaliczyć przede wszystkim właśnie, jeszcze przypomnę, nadwrażliwość na te promienie słoneczne, częste różnego rodzaju, słuchajcie, oparzenia słoneczne, przedwczesne jeszcze starzenie się skóry, tu chciałam nadmienić, odbarwienia różnego rodzaju skóry, no i rozwój nowotworów skórych, nic ująć, nic dodać. Liczba w ogóle, słuchajcie, chorych na tą rzadką chorobę szacuje się w Stanach Zjednoczonych około 1 osoba na 250 tysięcy. Podobnie jest też, wiecie, w Europie. Liczba w ogóle chorych jest większa w Japonii. Tam na chorobę zapada 1 osoba na 40 tysięcy ludzi. No cóż, ta skóra pergaminowa tak samo często pojawia się u kobiet, słuchajcie, jak i u mężczyzn, więc tutaj nie ma reguły. Jednym słowem, jest to choroba genetyczna, ciężka, dziedziczona w sposób autosomalny, powiedziałabym, recesyjny. Straszne, że takie wstrętne choroby niestety istnieją na naszym świecie. I te objawy, o których powiedziałam, pojawiają się wskutek właśnie nadwrażliwości komórkowej na promieniowanie, słuchajcie, ultrafioletowe, wynikające niestety z zaburzeń regeneracji DNA osoby chorej. I u zdrowych osób materiał genetyczny uszkodzany przez promieniowanie jest stale, kochani, odbudowywany. Inaczej jest oczywiście u ludzi chorych na skórę pergaminową. Etapy w ogóle rozwoju takiej skóry pergaminowej to choroba skóry charakteryzująca się trzema takimi etapami przebiegu. Najczęściej skóra pergaminowa występuje na twarzy i na odsłoniętych oczywiście okolicach skóry, a objawy choroby pojawiają się już przy pierwszych ekspozycjach, słuchajcie, na słońce. Etap pierwszy po urodzeniu, skóra tak zwana niemowlaka jest zdrowa. Pierwsza faza choroby zaczyna się po 6 miesiącu życia i wtedy, kochani, pojawia się tak zwany rumień rozlany, łuszczenie się skóry, plamy na skórze, oparzenia słoneczne, odbarwienia skóry, teleangiaktazja oczywiście, i zmiany pojawiają się najintensywniej na fragmentach skóry najbardziej narażonych na działanie oczywiście tych promieni słonecznych, i objawy te są
łagodniejsze w zimie i ulegają zaostrzeniu oczywiście wiosną i latem. Drugi etap, na tym etapie pojawia się pstry, zanik skóry. Objawy tego etapu choroby to przede wszystkim atrofia skóry, kochani, naczyniaki pojawiające się nawet na osłoniętych tak zwanych częściach ciała, jak na przykład na błonie śluzowej, i cynkowania hiperpigmentacyjne się pojawiają, utrata oczywiście prawidłowego kolorytu skóry, a w trzecim etapie, ten etap choroby ma najbardziej złośliwy niestety charakter, mogą pojawić się właśnie czerniaki skóry, komórki nowotworowe, nabłonka, słuchajcie, wielowarstwowego płaskiego, rak podstawno-komórkowy i tak zwany włókniak. Leczenie przyczynowe choroby niestety, kochani, nie jest możliwe. Przeprowadza się w rodzinach objętych chorobą diagnostykę prenatalną i test kometowy, który po prostu pozwala określić naprawę DNA. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa, cześć!